do Sepsaka i nasz obrotowy zaczyna ten mecz od bramki. 1-0 dla biało-czerwonych po 2 minutach gry w Rio de Janeiro i możemy powiedzieć tylko oby tak dalej. Nie zdążył Duwniak. Tutaj trzeba trzymać kontakt, tutaj nie można przegapić ani jednego fragmentu spotkania. Chorwacja to jest zespół, z którym można się bić w końcówce, jeżeli oczywiście się utrzymuje cały czas tę walkę. Bramka za bramkę, teraz opóźniał ten rzut, doskonale opóźniał ten rzut Stepančić, no trzeba docenić. Stawiony między obrońcami drugim i trzecim, Duwniak cały czas wysunięty, Lijewski, Krajewski, dookoła, chwycił piłkę Daszek i rzucił i to jest dobra akcja biało-czerwonych. 1/4 tego spotkania czasu podstawowego. To miał być najlepszy występ biało-czerwonych. Bielecki fantastycznie rzuca bramkę na 8-8. I to chyba na razie jest najlepszy mecz biało-czerwonych, ale fantastycznie, też błyskawicznie odpowiada nam Czupić ćwiczem. Wyszomirski pięknie i teraz jest okazja do tego, by zremisować. Wyszomirski na pustej bramki. Ale jest rzut karny, tak? Chyba że wybił się jeszcze spoza pola bramkowego zawodnik Chorwacji. Wiśniewski też jest na kole, Lijewski, Wiśniewski się cofa, gra pasywna, musimy rzucać, Krzysztof Lijewski, brawo, brawo, ależ rzut, ależ bomba, fantastycznie, jak precyzyjnie, Mariusz Jurkiewicz, Bartek Jurecki, co on tutaj zrobił, doskonale, że będą 2 minuty kary, dla Duwniaka, nie, dla Kojuna, i tych bramek właśnie, i z 9 i z 6 metra, mamy najwięcej, 11-9, było dla rywali, Wyszomirski, pusta bramka, Jurkiewicz i on od razu pokazuje, spokojnie, spokojnie, nie wolno ponieść się euforii. Sztrylek pilnowany przez Daszka, Mamisz, sam Piotr Wyszomirski i teraz Daszek sam na zapechę. 18-13, wbijał Daszek! Jurkiewicz natychmiast, ale wstrzymał ten atak do Daszka, przewrócił się Kozina, ale to nie jest nasz problem, Jurkiewicz do Krzysztofa Lijewskiego! Krzysztof Lijewski, fantastyczna gralinka, 6 rzut, 6 bramka, no to jest jego niewątpliwie najlepszy występ, ale moglibyśmy tak powiedzieć o każdym z biało-czerwonych. 32 minuta i Polacy prowadzą 19-14, aż chwilami trudno w to uwierzyć. Piotr Wyszomirski, ależ on bronił. Jurkiewicz! Tak! Brawo Kaczka, brawo Mariusz Jurkiewicz! To jest jego druga bramka w tym meczu. Czupicz, Kopliar, teraz gra pasywna pokazywana i Czupicz, Wyszomirski! Wyszomirski, jak szkoda, że nie udało się zebrać tej piłki. Chorwaci pozostają w grze i już oczywiście bez gry pasywnej. I pusta chorwacka bramka, a więc w 7 nas atakują na 2 obrotowych, na Kozinę i Brozowicza. Duwniak! Sprytnie, sprytnie z podłoża. Jurkiewicz do Karola Bieleckiego. Karol, Krzysztof Lijewski. Nie traćmy rezonu. Bielecki, Lijewski do skrzydła, Daszek, rzuć to teraz, Michał! Tak! Jest! Ale z tego potrzebowaliśmy, 22-20. Cały czas, kurs bardzo dobrze. Stepančić, Wyszomirski! Jest! Wyszomirski, zaczynamy od bramki. 14 minut i 2-1 i równe 14 minut. 12 interwencji Piotra Wyszomirskiego, 52%, 8 odbitych rzutów z 9 metra. Jurkiewicz. Lijewski, Bielecki i tak! Fantastyczny rzut Karola! Nie wiem, co dzisiaj jadł na obiad, ale niech Karol je to i za 2 dni i za 4, bo liczymy na to, że Polacy tutaj w tym turnieju zostaną. On już olśniewająco grał przeciwko Niemcom i powiedział, dlaczego tak jest, dlaczego w tym wieku zawodnik, który dosłownie tracił zdrowie grając dla Polski, rzuca tak fantastycznie, gra tak wspaniale. On powiedział, po prostu mi się chce. 10 sekund do końca kary, bronimy się jednego zawodnika mniej. I teraz Wyszomirski! Piotrek, jesteś wielki! Obronił też od Brozowicza, też już od jakiegoś czasu brakowało nam skutecznej interwencji w bramce. Ale teraz znów trzeba rozegrać, pamiętać, że zaraz Niemcy mogą nam zasygnalizować grę pasywną. Chociaż to jest nowa akcja, Bielecki, Lijewski, Bielecki... Tak! Karol! Co ty wyprawiasz się, Karol? 12 bramka Karola Bieleckiego. On spokojny, jakby w ogóle nie przyszedł tutaj z ulicy i pograć sobie piłkę ręczną. No to już będzie drugie podanie. Za Duwniak, obronił Wyszomirski! Za linię końcową! Pokazali niemieccy sędziowie, że to my zaczynamy akcję. I teraz rzucić tę bramkę. 2 minuty, równe 2 minuty do końca. Jeszcze ostatnie sekundy kary Stepančića. Do Sliszkowicza. Sliszkowicz. Stepančić, pusta chorwacka. Tracą piłkę!
piłkę jest, i dostał! Jest! Trzy bramki przewagi! Coś nieprawdopodobnego! Polacy już jedną nogą! Gdzie tam jedną? Już drugą przedstawiają! Przedstawiają nad progiem między ćwierćfinałem a półfinałem! 50 sekund do końca! I teraz muszą bronić na całym boisku! Nie wariujmy! Podawajmy sobie spokojnie piłkę! Szyba! Do Daszka, Szyba! 17 sekund! Krzysztof Pijewski! Ostatnie sekundy! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec! Polska w półfinale! 40 lat po Montrealu! 40 lat po brązowym medalu! Piłkarzy ręcznych! Kuchty! Kałużyńskiego! Gmyrka! Szymkowiaka! Szymciaka! To jest teraz znów fantastyczny sukces! To, co się nie udało w Pekinie, realizują na igrzyskach w Rio de Janeiro.